dzisiaj wkroczyliśmy do świata małych kamperów, czyli zabudowywanych właśnie na samochodach typu Renault Trafic i podobnych konstrukcjach. Jesteśmy w firmie Bus Camper w Mosinie, obok mnie Marek Rybczyński, właściciel firmy, no i tak naprawdę pomysłodawca tego typu zabudowy, Marku. No nie, wydaje mi się, że przesadzasz, na pewno były również takie samochody wcześniej. Ale no fakt jest taki, że te samochody akurat nas cieszą i takie chcieliśmy od początku robić. Do nas często dzwonią jacyś klienci, pytają się, czy zabudujemy jakieś inne auto i tak dalej. My skupiamy się właśnie na tych autach, więc muszę odmawiać, bo chcemy robić samochody tej wielkości. No i chcemy chyba robić na bazie Renault Trafica, bo tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, on ma kilka zalet, które lubimy. Jest popularnym autem. Jest autem, które wiesz, jest odporne na korozję, może mieć tam wiele, wiele lat i nie rdzewieje. No jest autem zgrabnym, szybkim i tych wymiarów, które my chcemy zachować. Nie? Czyli wymiarów, powiedzmy, mieszczących się w 5,5 metra, bo takie są wymiary, powiedzmy, parkingów dla samochodów osobowych. Właśnie to chyba wynika z tego waszego sposobu, z tej waszej ideologii karawaningu, waszego karawaningu. No nasz karawanik jest troszeczkę inny, dlatego że od początku to auto było pomyślane tak, że mamy wsiadać, jechać, nie do końca musimy myśleć, gdzie zajedziemy, czy tam będziemy mieli możliwość podłączenia się do prądu, czy nie. Dlatego robimy auta, które są autami autonomicznymi, one same się zasilają z solara, mają wydajny system gazu, który powoduje, że mamy gazu na pół roku, więc nie musimy się denerwować o te wszystkie media, po prostu wsiadamy i jedziemy. I teraz no lubimy zajeżdżać do miasteczek małych, lubimy zaglądać czasami w jakieś miejsca, które w ogóle są z dala od ludzi i ta autonomiczność nam się przydaje, ale wszyscy kamperowcy zauważają, że w tej chwili poprzez to, że ten karawaning tak się mocno rozwija, to coraz trudniej w miastach znaleźć dla siebie miejsce. Niektóre miasta już, wiesz, wypychają wszystkich naszych... Kampery, karawaningowców. Tak, wypychają ich poza miasto po prostu, żeby już tam się ludzie nie pchali. Natomiast my przez to, że nasze samochody z założenia nie mają się rzucać w oczy, czyli wiesz, nie mają tych wszystkich atrybutów, alkowy, jakiś... Anteny satelitarnej na dachu. Czy nawet tak, unikamy tak. Markizy na rzecz jakiejś takiej... Kedry. Ten samochód ma po prostu wyglądać tak, jak normalny samochód, każdy bus, którego w mieście jest pełno. I dzięki temu my możemy w tym mieście stanąć, możemy wieczorem, wiesz, pójść sobie na winko, pójść sobie pozwiedzać, wieczorem wskoczyć, spać, na drugi dzień jechać gdzieś dalej. Po prostu jesteśmy zupełnie niezależni. O co nam chodzi? No ta autonomiczność to nie tylko gaz, ale również energia ze słońca, do której przykładasz bardzo dużo uwagi. To nie jest tak łatwo zrobić, ale się da. Trzeba po prostu myśleć o jakichś energooszczędnych rozwiązaniach. Stąd no, my unikamy na przykład tego, co teraz jest modne, czyli tak, wiesz, wielu światełek przy podłodze, które, wiesz, wyglądają jak w samolocie, fajnie tak, się wchodzi tak. I tak dalej, ale one wszystkie zużywają bardzo dużo energii. Tak naprawdę jak już ktoś później sobie kamperuje, to jemu to nie jest potrzebne. To jest jakiś tam wodotrysk, który niepotrzebnie obciąża nam systemy nasze elektryczne, a dzięki temu, że mamy takie rozwiązania, wiesz, energooszczędne, to my po prostu nie, nam wystarcza słońce, my nie musimy się nigdzie podłączać i jeżeli tylko zadbamy o to, żeby solar widział niebo i słońce, to po prostu nawet stając na kempingach, na które też zaglądamy, nawet jeżeli obok jest słupek z prądem, to my nie podłączamy się do tego słupka, bo mamy taką zabawę, taki sport, że jesteśmy eko, że po prostu korzystamy ze słońca, wiesz, no staramy się też, wiesz, zachowywać tak, jak przystało, czyli wiesz, no segregacja śmieci, tak. Wiesz, nie wylewanie szarej wody, gdzie popadnie i tak dalej. No tak powinno być, żeby kurczę, ludzie oprzytomnieli troszkę. No, żeby tak każdy myślał, to ten świat byłby na pewno piękniejszy i dużo mniej
był zanieczyszczony, no ale no, no niestety nie każdy tak myśli. Ja również jestem zwolennikiem tego, aby właśnie w taki ekologiczny sposób podchodzić do życia, no ale nie każdy tak robi. No tak. Także jesteś całkowicie niezależny, możesz być całkowicie niezależny od prądu, od gazu, bo tego gazu masz bardzo dużo na pokładzie. Czyli tak, ile dni, tak, czy robiłeś już takie analizy albo próbowałeś te swoje pojazdy, jak w takich właśnie ciepłych krajach? Czy rzeczywiście, jak weźmiesz pod uwagę to, że czasami trzeba podładować telefon, że telewizora nie masz na pokładzie, tak? Znaczy wiesz, no, ja mogę mieć w każdej chwili telewizor, tak. My to używamy najwyżej tableta, żeby po prostu, wiesz, połączyć się z kimś, nie wiem, no, napisać maila. Do mnie zdjęcia wysłać. Czy jakiś filmik obejrzeć, tak, tak. Ale no, raczej jesteśmy fanami słuchania, wiesz, ptaków i ciszy. Ale oczywiście tego prądu jest dużo. Wiesz, ostatnio zmieniliśmy system w ogóle naszych lodówek. Już tam gdzieś pokazywaliśmy na którymś filmie, że teraz montujemy inne lodówki. One są dużo bardziej energooszczędne. I teraz tym bardziej przy dużych naszych akumulatorach, a my montujemy akumulatory 120 amperogodzinne, to nasza instalacja po prostu, wiesz, w tej chwili ma duży zapas energii. Także wiesz, bez problemu zasilamy to, co mamy na pokładzie, ładujemy swoje elektryczne rowery, dmuchamy sobie kajak takim kompresorem elektrycznym. No nie, no wiesz, no oczywiście komputer jak potrzebujemy. Tej energii na wszystko wystarcza No i można po prostu, tylko trzeba to robić z jakąś rozwagą i umiejętnie po prostu dobierać urządzenia, czy w ogóle moduły, które tu się montuje. Nie, do środka. No właśnie, ale o tej całej instalacji elektrycznej może sobie opowiemy w środku. To co, zapraszasz do środka? Zapraszam Ciebie, zapraszam Państwa. No dobrze, Marku, siedzimy sobie wygodnie w środku. Podobne pojazdy już, ale bez dachu, już nagrywaliśmy i one cieszyły się bardzo dużym powodzeniem u nas na kanale. No ale myślę, że to dlatego, że te pojazdy są tak fajnie skonstruowane i może opowiedzmy tutaj trochę o instalacji, jaką stosujesz i czym w ogóle wyróżniacie się spośród, jako producent, spośród innych producentów. Znaczy wiesz, na początek może powiem, że pozornie wygląda tak, że te auta niewiele się zmieniają, ale tak naprawdę to jest cały czas efekt naszych doświadczeń, bo my tymi autami cały czas jeździmy, mamy duże grono naszych przyjaciół, buskamperowców, tworzymy nawet taką grupę buskamper fan, ludzi, którzy są, wiesz, pozytywnie zakręceni i cały czas staramy się coś tam jeszcze, a zawsze da się poprawić, prawda, i ulepszyć. Tak. Z takich istotnych zmian, które, no wiesz, tu przez te, powiedzmy 10 lat, które my robimy, to tu wszystko się w tym samochodzie zmieniło, nie? Tu nie ma jednej rzeczy, która by została tak samo, one tylko wyglądają podobnie. Te wymiary wszystkie i te kształty, wiesz, czasami zmieniane o centymetr w lewo czy w prawo, no wydaje nam się, że są optymalne po prostu, wiesz, każda zmiana musi iść w kierunku lepszej, a nie tylko dlatego, żeby zrobić zmianę. Co ja mogę powiedzieć o tych samochodach? No z takich istotnych zmian, które zrobiliśmy, wspomniałem o lodówce. No właśnie, to pokażemy tą lodówkę. Tak. Ona właśnie od jakiegoś czasu zostaje montowana tutaj, tak? W tej ławce, pod ławką. To jest lodówka sterowana całkowicie elektronicznie, z takim miękkim, ładnym startem, z dobrym kompresorem. I zaraz może powiem istotną rzecz. Lodówki szufladowe, szczególnie w takich autach jak te, sprawdzają się lepiej od lodówek, których drzwi otwiera się w ten sposób. Tak. Dlaczego? Dlatego, że przy lodówkach, których tak są półki piętrowo, nie da się nigdy tych półek zapełnić. Zawsze jest tak, że wiesz, no nie wiem, no majonez jest taki, musztarda jest taka, tu zostaje trochę powietrza, tam zostaje. Tak. Można układać taką wieżę Babel i spróbować to zatkać, ale efekt jest taki, na pewno to poznałeś, że jak gdzieś jedziesz po jakimś takim terenie, a my często wjeżdżamy, wiesz, na jakieś Łęgi gdzieś, otwierasz lodówkę, zawsze ci wszystko wypada na ziemię, tak. No bo trudno jest to ułożyć, może jakieś kosze, no ale nigdy się nie wykorzystuje pełnego zakresu lodówki. W momencie, kiedy lodówka jest szufladowa, to ją można napełnić zupełnie, no wypełnić tą całą przestrzeń, tak. Prawda? Czyli mimo, że ona gabarytami jest trochę mniejsza, jakby litrażowo od lodówki otwieranej, to tu wchodzi tyle samo albo i więcej rzeczy niż do tej dużej lodówki i nic nie wypada. Po drugie, lodówka, która jest otwierana w ten sposób,
jak otwierasz drzwi, zimne powietrze jest przecież dużo cięższe od ciepłego, ono zaraz wylewa się z lodówki i następuje dosyć duża zmiana, prawda? Natomiast w lodówce, która jest lodówką szufladową, jeżeli nie za szybko otwierasz tę szufladę, to jak tu pozostaje rękę, w wannie cały czas jest chłodne powietrze, prawda? Tak, zostaje w wannie, ono cięższe, ona jest tak nalana, jakbyś tutaj nalał wody, prawda? Tak. W związku z tym sprawność takich lodówek jest dużo lepsza niż lodówek otwieranych w ten sposób. A my cały czas szukamy takich szczegółów, które nam dają to, że ta energia nam zostaje w akumulatorze, że my jesteśmy autem autonomicznym. Także ta lodówka nas ucieszyła mocno. Powiedz mi, jaki jest pobór stały prądu? Stały trudno powiedzieć, bo ona przecież pracuje cyklicznie, ale w momencie pracy ta lodówka pobiera niecałe 40 watów, 38 watów, jak ostatnio mierzyliśmy, prawda? Tak, to jest bardzo mało, prawda? W momencie, kiedy tu umieściliśmy tą lodówkę, to tak, pierwsza sprawa, muszę powiedzieć, bardzo fajnie się sięga piwko, nawet nie trzeba wchodzić do samochodu i jest zmrożone na tyle, ile chcesz. Ale to oczywiście żart. Ale druga sprawa, w tym miejscu pod stołem zostało nam potężne miejsce na takie duże szuflady, w których mamy wszystkie garnki, wszystkie rzeczy spożywcze, które nie wymagają chłodzenia, jakieś suche inne rzeczy. Polski karawanik, no tak, również. No to prezent dla klienta. I to miejsce, o którym nawet nie myśleliśmy, bardzo nam się przydaje w tej chwili. No właśnie, bo ciężko jest sięgać do lodówki, jak się coś robi pod stołem. Nie? Przed tym trzeba było mimo wszystko nurkować pod stół. To nie było specjalnie wygodne. Lodówki umieszczane tutaj w tym miejscu, to nie jest dobry pomysł. Znaczy, no nie najlepszy w każdym razie. Nie? No tak, trochę ta lodówka trochę ogranicza, bo wielu producentów stosuje te takie ławki ruchome, nie? Przesuwane i oni już nie mogą czegoś takiego zastosować, ale w twoim koncepcie ta ławka jest stała. Wiesz co, od początku tak było i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, dlatego że cała przestrzeń łóżka od początku do tylnych drzwi to jest przestrzeń na nasze bagaże. Tam jest 30 parę centymetrów na wszystkie bagaże i one są jakby uwięzione bezpiecznie pod spodem. Czyli nie ma takiego problemu, że przesuwam siedzenie i za każdym razem jest kolizja z czymś, co tam mi się przewróciło, stanęło i ciągle się muszę tam biegać i tak dalej. Ale to jest jakby sprawa wygody, ale jest jeszcze sprawa bezpieczeństwa. W momencie, kiedy to wszystko jest pod łóżkiem, to w przypadku jakiejś, wiesz, zderzenia kolizji, drogowego, kolizji, te bagaże są uwięzione pod spodem. My dlatego też nie robimy tutaj szuflady. Mhm. Czasami nas namawiają klienci, żeby tu zrobić szufladę, bo przecież to... Ale wiesz, nam chodzi o to, żeby tu było bezpiecznie. Dlatego tu jest nawet takie stalowe wzmocnienie, które jest po to, że gdyby nawet było czołowe zderzenie, to te ciężkie wszystkie rzeczy zatrzymają się tutaj, a nie wypadną nam tutaj i nie zrobią komuś krzywdy. No tak. No tyle. Dobrze, Marku. Instalacja elektryczna w tym pojeździe, dużo, to jest, myślę, że taki twój konik, tak mi się wydaje, właśnie już nawiązując do tej autonomiczności energetycznej. Jak to tutaj wygląda? Powiedz mi, jak to ewoluuje u was? Znaczy wiesz, to ewoluuje wraz z postępem technicznym. My przez te 10 lat, tak jak powiedziałem, wszystko tu się zmieniło. Wszystkie urządzenia już są inne, bo przychodzi nowe, lepsze zawsze. Nie? I tak jak montujemy już innego rodzaju, wiesz, inwertery, innego rodzaju urządzenia ładujące automatycznie akumulator, czy montujemy inne zupełnie akumulatory, system ładowania. Wiesz, sam samochód się zmienił. W tej chwili nowej generacji samochody, wiesz, mają mnóstwo elektroniki, wiesz, wszystko jest po szynach CAN i tak dalej. I nie tak łatwo jest wpleść się ze swoją instalacją, czy próbować jakoś tam komunikować z samochodem, żeby nie spowodować jakichś, wiesz, kolizji, błędów, errorów i tak dalej, i tak dalej. Nam to się udaje. No ale to wymaga ciągłych zmian, nie? A poza tym, no wiesz, chcemy jakby coraz bardziej dążymy do tego, żeby to auto było takim w pełni autonomicznym autem. Chyba już nam się udaje, ale to dzięki temu, że na przykład, wiesz, ja pamiętam, jak się spotykaliśmy na początku, to z tobą to montowaliśmy solary, które miały chyba tam 240 watów czy 220.
W tej chwili montujemy 360-400 watów. Możemy montować. No to już jest potężna elektrownia. No, nie? Zobacz, no, jak to wszystko poszło do przodu, a już na horyzoncie, o czym rozmawialiśmy może z pół godziny przed nakręcaniem filmu, pojawiają się nowego typu solary, które mają dużo większą sprawność. Wchodzi nowa technologia, po którą za chwilę może uda nam się sięgnąć. Nie? No dobrze, a jak wygląda temat sterowania tym albo zarządzania? I tutaj może powiedzmy trochę o tym panelu, o sterowaniu, wglądzie w zasilanie właśnie solarów i Znaczy wiesz, panel to jest jakby końcówka całego tego układu. Wszyscy go znają, on może, wiesz, już niedługo będzie nowa wersja tego panelu, może bardziej atrakcyjna graficznie. Natomiast ten panel pokazuje wszystko, co się dzieje na pokładzie tego samochodu, łącznie z tym, ile mamy w tej chwili gazu w zbiorniku i kiedy nam się skończy. On nam bardzo długo, wiesz, no, zadałeś takie pytanie, na ile nam starcza tego gazu. Tak naprawdę w momencie, kiedy tu nie mieszkamy zimą, bo mamy takich również klientów, którzy mieszkają na przykład kilka miesięcy w tym samochodzie zimą. I wtedy jak ja z nimi rozmawiam, to oni mówią, że no tam powiedzmy raz na 3 tygodnie mniej więcej muszą przy tankowaniu gdzieś tam nalać sobie gazu. Ale normalnie, kiedy w ciągu sezonu, wiesz, używasz to ogrzewanie czy ciepłą wodę, ale nie jest tak, że grzejesz non-stop, tak jak w mrozie, no to nie wiem, raz na pół roku, raz na rok, tego gazu jest dużo, dlatego potrzebny jest wskaźnik, bo najczęściej, wiesz, jak o tym nie myślisz, zapominacie się, to skończy ci się wtedy, tak, kiedy jest akurat tak, środek nocy i wiesz, i to zawsze zimno. No więc właśnie, więc, no, ale to tak przy okazji, tu jest, wiesz, sterowanie instalacji 230 V, która jest na pokładzie, sterowanie, ja zrobię reset, teraz wyłączymy wszystko, wszystko nam się rozłączy i ten układ najpierw sprawdza poziom akumulatorów, jak uzna, że jest w porządku, w tej chwili uruchomił instalację 12-woltową i patrzy, czy wszystko działa stabilnie, czy sprawność akumulatora i jego naładowanie jest wystarczające i mniej więcej po 20 sekundach, ja może włączę podświetlenie, żeby nam nie zgasło, to uruchomi się możliwość korzystania z instalacji 230 V. Nie? Bo tu Ale bez przyłączenia, tylko po prostu przez przetwornicę, tak? Tak, oczywiście. No, to chodzi o to 230 V. My cały czas mówimy o tym, że my nie jesteśmy podłączeni do prądu. No, to jest w momencie, kiedy się podłączamy, no to w ogóle wszystko się przełącza na zasilanie zewnętrzne. Marku, powiedz mi, a jak to tutaj jest, ponieważ ten twój konik to jest mnóstwo niuansów takich, z którymi nasi widzowie i czytelnicy mają odwieczny problem, nie zawsze wiedzą, jak to rozwiązać. Jak to wygląda z ładowaniem akumulatorów? No to jest dobre pytanie, wiesz, bo ludzie starają się montować sobie akumulatory jak największej pojemności, żeby mieć tego prądu zapas, prawda, duży. Chociaż trzeba najpierw pomyśleć, ile jesteśmy w stanie zgromadzić z jakiegoś źródła, na przykład solara, a dopiero później myśleć, gdzie to gromadzi, prawda? No bo sam duży akumulator to jeszcze nie jest pewność, że w nim będzie tyle prądu, ile powinno być. Ale załóżmy, że montujemy tu 120 amperogodziny akumulator, bo my taki montujemy, to wiesz, dosyć istotne jest, w jaki sposób on będzie ładowany, jeżeli będziemy korzystali z energii silnika, prawda? Dokładnie alternatora. Tak. Nasz akumulator jest ładowany na 3 sposoby. Od rana do wieczora z solara, bo cały czas solar doładowuje ten akumulator. W czasie jazdy albo w czasie pracy silnika, jeżeli jest taka możliwość, o której zaraz powiem, to z silnika. No i oczywiście jak podłączymy się z zewnątrz do zewnętrznego jakiegoś gniazdka, to w ogóle cała instalacja przełącza się automatycznie na zasilanie zewnętrzne. Automatycznie uruchamia się system ładowania akumulatora kamperowego i dopiesza, doładowuje ten akumulator, a z kolei gniazdko, wszystkie inne urządzenia tutaj, czy gniazdka elektryczne, inwerter się wyłącza i w tym momencie mamy tu prąd ze słupka. Ale bezpośrednio. Bezpośrednio, tak, prawda? Bezpośrednio. No, oczywiście przez zabezpieczenie jakieś tam różnicowo-prądowe, ale bezpośrednio. Czy wszyscy twoi klienci, czyli osoby, które wyjadą tutaj stąd twoim kamperem,
takie systemy już mają, tak? Bo... Wiesz, to jest nasza opcja jakby dodatkowa, ale jak gdyby, wiesz, nasi klienci, którzy do nas przyjeżdżają, najczęściej szukają właśnie rozwiązań aut, które są autami autonomicznymi. Stąd, mimo że to jest opcja dodatkowa, ten cały system solarów, system zarządzania tą energią, no to chyba 95% aut, które stąd wyjeżdża, to właśnie z takimi systemami, jak zobaczysz tam wszystkie stojące, to one już panele solarne mają zamontowane na dachu. Mhm. Bo to jest bardzo wygodna rzecz, nie? W takim karawaningu, który my lubimy. No i nowoczesna przede wszystkim. No tak, to również. Marku, powiedziałeś już o ładowaniu akumulatora w kamperze, czyli zabudowy, ale powiedzmy jeszcze, jak wygląda i czy w ogóle masz jakiś patent na to, by doładowywać akumulator z pojazdu przy działających solarach i przy podłączeniu, załóżmy, do 230. Czy tu nie ma jakichś konfliktów? Jak to wygląda? Oczywiście są konflikty, ale ten układ, nasz energoblok po prostu musi odpowiednio wybierać źródło energii, to znaczy w momencie, kiedy podłączasz się z 230 V do auta, to automatycznie wyłącza się inwerter, żeby się te dwa napięcia nie spotkały. Natomiast akumulator jest ładowany, może być ładowany na trzy razy z tych trzech źródeł równocześnie. Mhm. Czyli to, że na przykład jedziesz samochodem i akumulator jest ładowany z silnika, nie przeszkadza temu, że on równocześnie część energii pobiera również z solara, no bo jedziemy w ciągu dnia, no to cały czas słoneczko nam świeci na dach, prawda? Więc te dwie rzeczy są. I może ciekawe jest właśnie to, w jaki sposób jest ładowany akumulator z silnika, bo to jest dosyć istotne. Powinno się mieć takie systemy analizujące, co się tam dzieje, dlatego że alternator w samochodzie, przynajmniej ten fabryczny, który jest, on został obliczony na ładowanie akumulatora samochodowego, który ma 80 amperogodzin, prawda? W momencie, kiedy my jeszcze mamy 120, to jemu się nagle robi 200. Tak. I wiesz, i żeby tego nie uszkodzić, poza tym tam, wiesz, tam są systemy, które rozpoznają, będą problemy, prawda? To musi tak być, że i tak się dzieje w przypadku jednego z naszych sterowników, że on analizuje cały czas jakby stan alternatora, jego obciążenie i dołącza nasz akumulator ten tylny, jakby w takim priorytecie najpierw rozruchowy, później tylni, albo jak już rozruchowe nie wymaga tak dużo energii i trochę możemy wziąć, to wtedy ładujemy z tyłu. Nie można tego robić na głucho, prawda? Bo w tym momencie można sobie załatwić ten alternator z przodu i ten układ elektryczny, który jest w silniku. No właśnie i to może nie bezpośrednio jako wiedzę, ale to jako cały system otrzymują od ciebie właśnie klienci, to twoje no tak zawsze jest, know-how. Ja nie mogę im tak zrobić, że wiesz, że oni pojadą tym samochodem i na pierwszym urlopie spalą alternator, powiedzmy. Nie mogę tak zrobić. No. Temat tak ważny, że jeszcze go będę kontynuował, czyli temat prądu. Jak wygląda kwestia ładowania akumulatora rozruchowego z solarów? Wiesz, no teoretycznie jest tak, że jest separacja, czyli solar powinien ładować akumulator nasz kamperowy. Natomiast no, my mamy taki system dla wtajemniczonych, o czym powiedział kiedyś ktoś na którymś poprzednim filmie, więc nie mogę udawać, że nie, że można również przy pomocy solaru ładować akumulator rozruchowy. Kiedy to jest potrzebne? No potrzebne to jest wtedy, kiedy, nie wiem, zapomnimy wyjąć kluczyków ze stacyjki albo zostawimy radio na całą noc włączone i tak dalej i rano chcemy odjechać, a tu nie ma prądu z przodu, prawda? No tak. Akumulator kamperowy głębokiego rozładowania nie jest akumulatorem rozruchowym, ale można zrobić w ten sposób, że jakby przeprowadzić część energii plus skorzystać z solara i doładować przedni akumulator tak, że za chwileczkę zapuścimy samochód i odjedziemy. To się da zrobić. Nie? No dobrze. To teraz może porozmawiajmy trochę o tym, jak tutaj wygląda instalacja sanitarna w takim małym pojeździe. Instalacja sanitarna wygląda w ten sposób, że zacznijmy od toalety. No, toaleta dobrze, jachtowa, tak. W tylnej części samochodu unosimy do góry
tylnią część łóżka i powstaje taka przestrzeń, z której możemy korzystać i tam... To sobie pokażemy na tak, pewno. Tak, i to jest taka przestrzeń, powiedzmy, na którą używamy no, awaryjnie, no bo toalety są, nie ukrywajmy, są co zakręt i wygodniej jest pójść do toalety w jakiejś restauracji czy nawet na stacji benzynowej. Ale również część naszych klientów robi w ten sposób, że na czas nocy przestawia sobie tą toaletę tu do przodu, no bo niektórzy po prostu w nocy ją potrzebują częściej. Tak. Czasami nawet jest tak, że robimy troszeczkę mniejszy stół, trochę, bo widzisz, że tu jest taki długi, żeby po prostu było trochę więcej miejsca na tą toaletę. To jest sprawa toalety, natomiast jeżeli chodzi o ciepłą wodę i o prysznic, tu akurat tym modelu nie ma, ale to pokazywaliśmy chyba na którymś poprzednim filmie. U nas oczywiście jest system z ciepłą wodą i z takim bojlerem, który i elektrycznie, i gazowo ogrzewa nam wodę, która jest w kranie i tu jako ciepła, zimna woda w kranie i z tyłu w części prysznicowej, takiej zewnętrznej, też jako ciepła, zimna woda w prysznicu. Czyli jako prysznic zewnętrzny po prostu, przyłącza, tak, które też na filmie tu będziemy widzieć. Na targach zagranicznych, czyli w Düsseldorfie, widoczny jest trend, że coraz częściej właśnie pojawiają się takie małe pojazdy, ale z podnoszonym dachem. Te dachy spotykane są nawet w półintegrach czy w innych dużych kamperach, ale my skupmy się na tego typu zabudowie. Jak to wygląda u Was? Jak Wy do tego podchodzicie? Znaczy na początek może powiem, że zdaję sobie sprawę, że jest ileś zwolenników podnoszonych dachów. Oni również do nas docierają i my współpracujemy z firmami, które montują podnoszone dachy. Natomiast dalej, jak ten samochód do nas przyjeżdża, to my wplatamy całą zabudowę w istniejący stan z tym dachem. Dalej w tym dachu montujemy do góry najczęściej oświetlenie LED-owe, bo go nie ma. Montujemy w tym dachu elastyczne panele solarne i po prostu jakby przystosowujemy do naszego auta, które jest jakby niezależne energetycznie. Tu oczywiście można spać. No, o dachu wiesz, właściwie wszystko można wiedzieć prawie jak się wystarczy na ten dach spojrzeć. Ja mogę najwyżej powiedzieć, dlaczego ja nie jestem przekonany w takich małych autach. Ano dlatego, że w momencie, kiedy ten dach się złoży, to wszystko, te wszystkie bagaże dla tych kolejnych dwóch osób u góry i to wszystko musi się zmieścić na pokładzie tego nie za dużego auta. W tej integrze, o której mówiłeś i tak dalej, tam wszędzie jest tyle miejsca, tak, więc ci ludzie w ogóle tego nie odczuwają. Natomiast w aucie tej wielkości, jeżeli nie ma zabudowy piętrowej, która jest na stałe, tylko po prostu raz ona jest, a raz jej nie ma, to w momencie, kiedy jej nie ma, to te wszystkie bagaże muszą się zmieścić na dole. No i wtedy uważam, że robi się tutaj troszeczkę za ciasno. Nie? Ale i wiem, że jeżeli przyjedzie do Was taki klient i Wy macie za zadanie zabudować ten pojazd, to również jesteście w stanie tak jakby zmodyfikować to wszystko tutaj, te wszystkie elementy, tak żeby to pasowało do Waszej roboty. To znaczy, wiesz, to my dopasowujemy naszą zabudowę do stanu, który jest wykonany, czyli po prostu zmienimy najwyżej nasze elementy zabudowy tak, że one będą współgrały ze stanem tego auta, które do nas przyjechało. Mhm. No tak, ale powiedzieliśmy o prądzie, powiedzieliśmy o dachu. Często Ty przecież też zabierasz rowery elektryczne. Tak. Wiesz co, my... Co z nimi zrobić w tak małym pomieszczeniu? My jesteśmy miłośnikami rowerów elektrycznych i chcę tu powiedzieć i spojrzę teraz w kamerę, to nie wynika z tego, że już wiesz, mam siwą brodę i tak dalej, bo mnie do tych rowerów elektrycznych przekonało dwoje młodych ludzi, których pasją jeżdżenie jest na rowerach zwykłych. I oni kiedyś przyjechali do nas naszym świeżo zrobionym kamperkiem i z tyłu przywieźli dwa elektryczne rowery. Ja mówię, wy? Elektryczne rowery? Przecież wy jesteście sportowcami. A oni mówią, tak, ale
Na elektrycznym rowerze jest dużo większy zasięg. I to jest cała tajemnica elektrycznych rowerów. W momencie, kiedy jedziesz z takim rowerem, to wiesz, dla ciebie przejechać 50, 80 czy tam 100 km, to nie jest ten problem, bo to wiesz, rowerem elektrycznym szybko. Wspomaganie. Tak. No, normalnym rowerem też się da, ale jakbyś miał na drugi dzień i na trzeci, tak, no to już wiesz, by ci się nie chciało może. Albo jak przed południem, wiesz, masz jakieś inne tam zajęcia, a po południu masz jeszcze przejechać z 60 km rowerem, to rowerem elektrycznym to jest łatwo. I my oczywiście mamy zapas prądu, więc my sobie te rowerki ładujemy z naszej instalacji, z naszych solarów. Mhm. No ale jak je przewozić właśnie? Tak. To jest clue. No to jest sprawa już znana i kiedyś nawet coś wspominaliśmy na którymś z twoich filmów. Tak. Rowery w ogóle najfajniej się przywozi w takich autach z tyłu, na po prostu na takiej platformie montowanej do haka, dlatego że wszystkie inne rozwiązania na dalsze jakieś wyjazdy albo powodują, że na dachu to zawadza, szumi, dużo paliwa, albo z tyłu jak są powieszone niespecjalnie dobrze, to po 2000 się okaże, że podropaliśmy sobie samochód albo coś. Na platformie jest najlepiej. Natomiast wszystkie bagażniki, które są montowane na haku, mimo że mają to uchylanie, one bardzo przeszkadzają, albo najczęściej nie da się otworzyć drzwi w ten sposób, czy tak klapy. W sedanie, w autocie, które ma tak otwieraną klapę, to pomaga. Natomiast w naszych busach praktycznie się nie da. A nawet jeżeli się uda, bo wiesz, ja widziałem takie filmiki, że ktoś z przodu mały rowerek, później trochę większy, później większy, jakoś mu się uda te drzwi otworzyć, no to przez te rowery tak się nie da przejść, żeby tam sięgnąć, prawda? One zawadzają. Dlatego fajnym rozwiązaniem jest odchylanie tych rowerów na bok, czyli takie urządzenie, które nazywa się Vanswing. I my, wiesz, mamy w swoim samochodzie takie rozwiązanie i bardzo je kochamy, bo ono powoduje, że my te rowery w każdej chwili odsuwamy. My nawet jak jesteśmy gdzieś i akurat nie planujemy wyjazdu rowerowego, to nie musimy je, wiesz, zostawiać na kempingu, gdzieś przypinać, żeby nam ktoś... My po prostu je mamy przypięte cały czas autem. One są odchylane, one są... To się robi jednym ruchem, prawda? I to jest wygodne urządzenie. Pokażemy może później. No, nie jest tanie, ale warto. To jest dobre. I taką usługę też świadczycie waszym klientom już w ramach tego takiego całego. No tak, bo ten montaż nie jest taki prosty, bo to nie jest tylko przykręcenie paru śrubek, tam trzeba takie, wiesz, na prasie wygiąć odpowiednie podparcie, tam spawać i tam, wiesz, pokazować luzy. No. A wy to zrobicie profesjonalnie. No tak. Znaczy wiemy po prostu, jak to trzeba zrobić, a tak. Dobrze, Marku, jesteśmy już po pracy, dzięki temu no, mogłeś tyle czasu nam poświęcić, bo już trochę czasu tobie zabraliśmy. To przejdźmy się tutaj po tym twoim podwórku, bo tutaj tych pojazdów to jest dużo. I to, czy wy, ile wy tak możecie kamperów na raz jakby zabudowywać? Wiesz co, no, to my robimy to w ten sposób, że wiesz, samochody tutaj są rozbierane, jest montowana w nich jakaś elektronika, ale też w stolarni, która jest gdzie indziej, są montowane wszystkie rzeczy stolarskie. Tapicerni jest jak wykonywane są prace tapiterskie, także że tu są jakby auta jakby przejściowo w tym miejscu. No, ja lubię to miejsce, bo mam je po prostu na oku. Jak widzisz, wszystkie takie same prawie. Ja może chciałem powiedzieć, dlaczego one mają troszeczkę czasami inną konstrukcję. Wszystkie mają być niepozorne, stąd nie staramy się, żeby one z zewnątrz nie wyglądały jak kampery, bo to nam ułatwia po prostu i otwiera wiele drzwi, ale również sama konstrukcja jest taka, że wiesz, no, przy tego typu kamperowaniu na przykład dużo wygodniej jest wodę mieć przechowywaną w aucie w postaci takich baniaków 20-litrowych, mamy 40 litrów wody w każdym samochodzie, niż mieć tank. Dlatego, że przy naszym, wiesz, kamperowaniu, które polega na tym, że tu wjeżdżamy, tam wyjeżdżamy, wiesz, no to nabranie wody to jest chwila, moment. Jakaś restauracja, kawiarnia, stacja benzynowa, kran jakiś na działce, tak, czy nawet potok, ciach, woda jest nabrana i jedziemy dalej, prawda? Czyli wyciągasz baniak? Tak, wyciągamy baniaki, nalewamy, to nie jest operacja tankowania, prawda, która wymaga węża, połączenia, wiesz, i tak dalej. Poza tym no, lubimy to rozwiązanie również z tego względu, że tam nie zalega stara woda w środku, którą trzeba uzdatniać jakimiś tabletkami, tylko my mamy po prostu, my sobie wypłuczemy tą wodę, zawsze mamy czystą wodę bez jakiejś chemii. Nie? No dobrze, tak przechodząc się, to nie natrafiliśmy na twojego kampera, tak, bo już od dłuższego czasu nim jeździsz. I... No to jest taki, z którym się zaprzyjaźniłem na dłużej. No tak, taki
Prywatny, o, prywatny. Aha. Prywatny, ale jako i również demonstracyjny, ale na nim możemy pokazać właśnie ten system mocowania haka, nie? Znaczy mocowania bagażnika. Mocowania bagażnika rowerowego, prawda? Przepraszam. No, gotowe bagażniki rowerowe są pomyślane w ten sposób, że montuje się na kuli haka, prawda? Tak. Natomiast to urządzenie ma jakby też kulę haka, ale jest, ma taki system jakby odwodzący na bok i w momencie, kiedy, ja pokażę, bo nie montujemy w tej chwili rowerów, tak. W momencie, kiedy tu są zamontowane rowery, a chcemy dojść do drzwi, to my po prostu wyciągamy tylko to zabezpieczenie, odłożę je może, i całe rowery z wszystkim odchylamy na bok, one wtedy są tu w tym miejscu, mamy dostęp z tyłu do naszego samochodu. No, nie będę pokazywał naszego waga, albo pokażę. No, ale to znaczy, że on jest użytkowany. Kamperowcy rozumieją. Winko jeszcze przyjechało z Zielonej Góry, bo teraz w Zielonej Górze akurat wino branie. A jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, to zapraszamy do Poznania 21-23 października. Tak jest. To będzie, myślę, że najłatwiejsza droga do Marka. No i do tego, żeby się zarazić buskamperem. I buskamperowaniem. I buskamperowaniem. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. Dziękuję Państwu. Do widzenia.